Hej, witajcie, tutaj Marta, a tu jest Ingrid, pora na kolejną... Pora na kolejny odcinek pełen przygód. Jak widzicie, to jesteśmy sobie właśnie przed grobowcem, w którym pogrzebaliśmy matkę Cycerona. Jesteśmy tutaj my, Ingrid, a także... O! Jesteś! Jak ty masz na imię? Ktoś pamięta, jak ona miała na imię? Uthred! Jest z nami Uthred. Reszta naszych kompanów zajmuje się jeszcze rzeczami tam w krypcie. Na razie tam sobie zostaną. My idziemy z Uthred. Uthred? Idziemy z ufoludkiem naszym na przygodę wielką. O, Puszek! Cześć, Puszek! Puszek idzie razem z nami, nasz ukochany pies. Więc naszym obecnym celem jest odnaleźć zagubiony naszyjnik Big Każdego, który tak jak my chce zostać jednym z kompanów. Właśnie bardzo chciałbym to dzisiaj zrobić i chodzi o to, że mamy dwa sposoby na to, jak to zrobić, bo ten wisiorek jest aż tutaj. Jesteśmy tutaj, wisiorek jest tutaj. Możemy albo skoczyć do stajni, wynająć sobie powóz, to chyba tak się nazywa, powóz, i zawieźć nas wtedy pod wichrowy tron. Albo możemy pójść do stajni, wziąć naszego kunia i sobie pójść piechotką. Albo możemy pójść do stajni, wziąć naszego konia, znaczy wynająć wynająć pana koniowoza, żeby nas do Pękniny podwiózł i wtedy z Pękniny mam bardzo ładną drogę. Bo powiem tak, że z mojego doświadczenia, jak się idzie od tej strony i od tej, to jest tam dużo rzeczy. Dużo rzeczy pod tytułem olbrzymów i ich mamutów. I możliwe, że stary Skyrim mi eksplodował od tego i teraz jesteśmy na specjalnej edycji. Więc mnie kusi, żeby zrobić jedną z dwóch rzeczy. Pojechać naszym koniem do Helgen, teraz zrobić szybką podróż. I z Helgen możemy w miarę szybko się tutaj dostać. Więc podróż byłaby przez Helgen. Zobaczylibyśmy, co tam słychać. Albo przez Pękninę. I wiecie co? Ja mam ochotę na Pękninę, że tak powiem. Z powodów względów. Jest tam ktoś, kogo chciałabym spotkać. Albo żeby raczej Ingrid go spotkała. Ale z drugiej strony, Helgen, co się tam w nim dzieje w ogóle? Wii! Bo tak, na pewno nie chcę do Windhelm, do Wichrowego Tronu, dlatego że Ingrid na 100%, gdyby się pojawiła tam, zrobiłaby parę questów. A ja nie chcę już tego przyciągać, z tym zacząć kompanów, więc to by było dla niej... Nie, roleplayowo nie. Wiecie co, myślę, że tak roleplayowo to też nie chciałaby się nawet zbliżać do Helgen, bo dla niej niewiele czasu minęło. Myślę, że Pęknina, tym bardziej, że w Pękninie ona ma bardzo dużo dobrych powodów, żeby nie zrobić questów, które są w Pękninie. Więc myślę, że pójdziemy Pękniną, później sobie tą trasą i dojdziemy do tego, gdzie jest wisiorek. Okej, drużyna, idziemy do stajni. Okej, jesteśmy w stajniach. Pogoda jest... No, pogoda istnieje, jak widzicie. A tutaj istnieje nasz pan, który nas zawiezie do Pękniny. Jo, ojej, przepraszam, trochę niska jestem. Mogę zabrać cię do dowolnej ze stolic dzielnicy. Moja gra znowu nie wie, czy jest po polsku, czy po angielsku. Ja przysięgam, że to jest inna wersja, to jest specjalna edycja. I dalej nie wie, czy ona jest anglo, czy polskojęzyczna. Poproszę, chcę pana wynająć. Dokąd chcesz jechać? Do Pękniny. O, tylko 20 zł. Tanio. Właź na wóz i spadamy. Tylko czy dam radę wejść na wóz, bo taka niska jestem. Ej, słuchaj, staram się. O. Udało mi się. Deszcz leje za każdym razem, gdy jadę do Pękniny. Okej, jesteśmy w Pękninie, a Marta sobie przypomniała, że powinna mieć tu ławki na uszach, żeby nie było żadnego echa. Tu są kunie, bardzo ładne, końskie. Tu jest nasz kuń! Koń gracza Ingrid Smokobójczyni. Piękne imię. Cudowne! Wybacz mi, kuniu, że tak się nazywasz. Mam. Czy mogę kupić od pana też konia? Więc streszczaj się. Tak? Mapę koni nie chcę. Czy mogę od pana kupić konia, który się nie nazywa głupio? Jak najbardziej. Ile dajesz? 1000 złota? Stoi. Jest twoja. Jest już osiodłana. Okej. Do następnego razu. O nie, ta teraz też się głupio nazywa. A. Teraz mam dwa głupio nazwane konie. Nie! Nie chcę robić zadania o koniach! Nie! O! Uthred umie jeździć konno! Nadal! Okej, to nie będę ci kupować konia, skoro ty umiesz jeździć konno. Okej, chcę się nauczyć, jak lepiej jeździć. Muszę moje prawo jazdy końskie zrobić. Jedziemy. Kurczę, porywający content jest w tym odcinku. Umiem wsiąść na konia! Słyszycie? Zbierz kwiatki, jeżdżąc jednocześnie na koniu. Okej. Kwiatki. Okej. Trochę by mi było łatwiej, gdyby nie był środek nocy, ale okej. Czy to są kwiatki? Przepraszam, ale naprawdę nie widzę w ciemku. Dlaczego ja zainstalowałem ten mod ciemniejsze nocy? Kurczę, teraz nic nie widzę. Okej, trochę oszukam. Help lantern player ad item Iron Lantern, myślę, że żelazna to jest w stylu Ingrid 2D 000D 631. Dobra, świeć mi latarnią. Gdzie jest latarnia? Tu jest latarnia, dodam ją od razu do ulubionych. Poza dnia będzie w niej za jasno. Więc latarnią jesteś numerem 8, a to będzie 7. Widzicie od razu jaśniej, może teraz zobaczę, co jest kwiatkiem albo ziołem. Istnieje szansa, że zobaczę. Kurczę, Uthred nasz, Uthred, czy jakiej tam, kurczę, zadowolona z siebie ma latarnię, wszystko widzi. Pewnie nami gardzi. Gdzie są tu jakieś kwiatki? Okej, znalazłem jakiś kwiatek. Jeszcze 2 kwiatki mamy znaleźć. Czy jesteście w stanie powiedzieć, że skręcę w przypadkowe miejsca i liczę, że na coś wpadnę? O! Ktoś tu zmarł chyba. Zły niedźwiedź! Czy ja w niego w ogóle trafiam? Okej. Czy mogę zebrać składniki z nie... Drugi! Zgiń, przepadnij, ty maro nieczysta. Ach, jazda konna, wspaniałe, nie? Okej, dobrze, że Uthred i... ten... Puszek zrobili to za nas, bo byśmy inaczej tutaj do jutra siedzieli. Czy jest tu jakiś kurtek? Przepraszam, kurczę, kwiatek! Czy jesteś kwiatkiem? Nie. Czy ty jesteś kwiatkiem? Nie. Czy ty jesteś kwiatkiem? Nie. Wiecie co, jeśli tu jest jakaś farma w pobliżu, to oni mogą mieć rzeczy, które się kwalifikują jako składniki. Na razie nie widzę nigdzie niczego, co byś... Czy ty jesteś składnikiem? Nie. Ty? Nie. Okej, znacznie prościej będzie. Nie mogę czekać, gdzie są... Ja nie wiem, czy ja któregokolwiek trafiłam. Nie umiem walczyć na koniu. A teraz mogę poczekać, okej. Proszę 12 godzin, to wtedy będzie 8 rano. Wiecie co, równie dobrze, szukając kwiatków, możemy od razu zmierzać w tamtą stronę. Darujemy sobie, wchodzi to pękninę. Kwiatki, kurcze, są ważniejsze. Musimy znaleźć kwiatki z powodu względów. Czy to jest kwiatek? To był kwiatek! To chyba też kwiatek. Mamy kwiaty, ludzie! Ho, ho. Okej, mam szybko zejść z kunia. Widzicie, jak szybko zeszłam z kunia? Kurczę, nikt tak szybko nie schodzi z kunia. Okej, mam wezwać konia. Okej. Koniu, wzywam cię! Okej, mój koń... Mam stanąć gdzieś, gdzie mój koń mnie widzi. Wychodzi na to, że mój koń nie widzi mnie, jeśli nie stoję bezpośrednio przed nim. To było trochę żałosne. O, Ingrid, naprawdę musisz nad tym popracować. O. No to było ciut lepsze. Okej, przekonaliśmy konia. Iż umiemy gwizdać. Umiemy gwizdać, potwierdzam. O, kto to? Dzień dobry. Czy lubi pan bobry? Kim pan jest? Proszę się przyznać. Ja mam konia. Czy pan ma konia? Nie ma pan konia. Musisz się tak gapić? Choć chyba powinienem się cieszyć, że nie dostałem od razu po głowie. Co, proszę? Twoja skóra, chorujesz na coś? No nie wiem, mi się wydaje być opalony, ale to w sumie Skyrim, kto tutaj jest opalony? Jestem dotknięty. Gdyby nie ochrona Peryite, już rok temu umarłbym na zarazę. Czy ta zaraza jest zaraźna? Może powinnam stać nieco dalej, a tak w ogóle to dokąd idziesz? Wracam do wysokiej skały. Nasz pasterz się zatracił i niewykluczone, że gniew Peryite dotknie każdego, kto przy nim trwa. Keshem powie ci więcej. Ja chcę tylko wydostać się ze Skyrim tak szybko, jak to możliwe. To ciekawe. Ale Ingrid na razie ma ciut ważniejsze sprawy. Mamy znaleźć wisiorek zaginiony, naszego przyjaciela. Może Keshem zajmiemy się później. Duży nacisk na morze? I co ja miałem jeszcze z koniem moim zrobić? Nie pamiętam. Ja i mój koń, podróż pełna przygód. Okej, może chodzi o to, że mam stanąć i jeszcze... Uthred! Mam drugiego konia! No. Podejdź tutaj, wierzę w ciebie. I taki w to jesteś dobry, że idź sobie za mną, zamiast na mnie jechać. Chcę złapać jakieś miejsce, gdzie można szybko podróżować. Okej. Zrobimy eksperyment. Czy jest tu mój poprzedni czarny koń? Nie, oczywiście, że kurczę nie ma. Sobie gdzieś poszedł, kto wie gdzie. Dobra, szybko schodzę. Pokazuje mi, że tutaj mogę kupić coś dla mojego konia, więc dlaczego nie? Nie widzę dobrego powodu, żeby do questu nie skończyć. Czy masz coś na sprzedaż dla mojego konia? Oczywiście. Świetnie, w takim razie przyprowadzę mojego konia do twojego domu. To brzmi jak dobry pomysł. No nie wiem dlaczego nie chcę tutaj wejść. Czy mogę mu przynieść tutaj mojego konia do środku domu? Nie, nie sądzę. Dlaczego nie? Jestem pewna, że przeszedłby przez drzwi. Nie powinno cię tu być. Wow. Okej, źle idzie handel nam, ale nie wiem, Uthred, co to ma wspólnego z tym, że koń nie może przejść przez drzwi. O mój Boże, kolejni! Z kim się teraz bijemy? Już! Tylko na tyle cię stać! Przepraszam, z kim się bijemy i dlaczego? Kto jest wrogiem? A, nikt nie jest! Zanim wpuszczę cię do Pękniny, musisz uiścić opłatę miejscową. Co się tutaj dzieje? Na co ta opłata? Za przywilej wejścia do miasta. Czy to ważne? Co by powiedziała Ingrid? O, to oczywiste, że nie jesteś prawdziwym synem Skyrim, prawdziwym strażnikiem. Jesteś tylko złodziejem, który daje strażnika, a ja zabijam złodziei. Nie sądziłem, że zrobisz coś tak głupiego. To jest oczywiste, że to jest wszystko shakedown. To, że kłamiesz i chcesz ode mnie wyłudzić pieniądze i że nie ma żadnego. Dobrze, mów cicho. Chcesz, żeby wszyscy cię usłyszeli? Wpuszczę cię, tylko daj mi otworzyć bramę. Okej, czyli Ingrid nie jest bardzo przerażająca, nikt nie traktuje poważnie, dobrze wiedzieć. To jest cesarski, żebym wiedziała, to byśmy cesarskich zaatakowali. Ale tak to przynajmniej możemy pożyczyć sobie od nich parę rzeczy. Myślę, że Ingrid nie uważałaby tego za kradzież czy bezczeszczenie zwłok. To wrogowie mamy prawo grabić wrogów. To piękna nordycka tradycja. Okej, to skoro już się pokłóciliśmy o to ze strażnikiem, żeby tutaj wejść, to możemy. Ja się chciałem. Najpierw chciałem tutaj wejść, później stwierdziłem, okej, robimy prawo jazdy końskie, a teraz to. Hej, tutaj Marta oraz jej nie najlepsze zdrowie. Chciałabym podziękować wszystkim patronom, dzięki którym mam za co wykupywać leki. Jak słyszycie, mój głos nie ma się najlepiej, więc będę na razie montować filmy z materiałów, które mam na dysku, a które leżały odłokiem z różnych powodów. No ale wróćmy do moich patronów, patronulek, moich słodkich bubulek. Na szczególne podziękowania z nich zasługują Piotr Wołoch, Trzmiel Żwirek, Justyna Kołakowska, Dani Diz, Juliusz Deslaucz, no i Krzysztof Zieliński.